Witam Was serdecznie w 21. odcinku naszej serii Zagrajmy w Captain Toad Treasure Tracker. Ja jestem Sarge i dzisiaj przede mną bodajże najtrudniejszy etap w tej grze. Mamy tutaj kolejny świat bonusowy i poziom nazywa się Mamimi Maze Forever. I tutaj jak widzicie, żeby go odblokować potrzebuję 192 diamentów. Oznacza to tyle, że we wszystkich etapach w pierwszych trzech epizodach musicie zebrać wszystkie diamenty, bo ja mam wszystkie diamenty. To właśnie jest 192 diamenty w sumie i tutaj one są wszystkie potrzebne, żeby to odblokować. I sam etap, z tego co mi zapowiadaliście, jest naprawdę trudny, dlatego że będziemy uciekać przed tą mumią, przed tą taką charakterystyczną postacią i będziemy to robić aż przez 50 pięter, 50 takich mini etapów. Zaraz zresztą zobaczycie, na czym to będzie polegać. Ja powiem szczerze, już się boję i jestem ciekaw, ile mi zajmie przejście tego i czy zrobię to za pierwszym razem. Tutaj wiem też, że celem dodatkowym jest zebranie aż 5000 monet. To jest naprawdę dużo, trzeba powiedzieć. I kurde, widzę też, że on się do mnie strasznie zbliża ogólnie, jeśli ja tutaj nie biegnę, więc też nie mogę sobie tak po prostu chodzić powoli. Dobra, spróbuję tutaj wyjść. Wow, tutaj nie ma wyjścia chyba jednak. Kurde, on się zbliża, ale wiem już, gdzie jest wyjście. Dobra. Dobra, bo w końcu już z tego wszystkiego nie wiem, czy powiedziałem, ale celem dodatkowym tutaj jest zebranie 5000 monet, więc nie dość, że muszę przejść wszystkie 50 pięter, to jeszcze muszę się postarać tutaj zebrać te monety. No i dobra, szukamy wyjścia. Jesteśmy właśnie teraz na drugim piętrze, jak sami widzicie, więc mniej więcej możecie zobaczyć, jak to tutaj wygląda, na czym tutaj ta rozgrywka polega. Ajajaj, dobra, spadamy. Staram się właśnie zbierać jak najwięcej monet, przynajmniej na tych pierwszych piętrach, bo później podejrzewam, że im dalej to będzie coraz trudniej. Dobra, tutaj jest wyjście. I patrzcie teraz, przechodzimy na trzecie piętro. No i tak jak mówię, tych pięter jest aż 50, więc to naprawdę jest ogromna liczba. I kurczę, już się boję. Trzeba tutaj naprawdę dobrze manewrować kamerą, żeby widzieć, gdzie są dalsze przejścia i żeby nie nadziać się na jakiegoś przeciwnika, tak jak na przykład tutaj mamy te roślinki. Ale dobra, przechodzimy do czwartego piętra i ruszamy dalej. Tutaj widzę, że będzie raczej ślepy zaułek, ale pozbieramy sobie jeszcze monety. Dobra. Oczywiście ta mumia, ta postać biegnie tuż za mną, więc ona moją trasę powtarza. Ale jest bardzo szybka, z tego co tutaj widzę. Możesz, kurde. Dobra, udało się. Jest bardzo szybka i raczej nie mam co chodzić powolutku, tylko trzeba raczej biegać. A to też oczywiście sprawia, że mam mniej czasu na reakcje ewentualne. Okej. Piąty etap, a więc jesteśmy... Rzesz, kurde, patrzcie teraz na to. Jeszcze tacy przeciwnicy tutaj będą. Chyba sobie jaja robicie. O, kurde. I już straciłem jeden... grzybek. Czekajcie, wezmę to. Dobra, mogę dzięki temu pokonać tutaj przeciwników, pozbierać trochę monet, ale dobra, możemy przejść dalej. Kurde, teraz pytanie, czy ja tutaj znajdę może gdzieś grzybka, który mi zregeneruje energię, który sprawi, że się powiększę. Mam nadzieję, że tak, bo jeśli miałbym teraz przez 44 piętra przejść bez skuchy, no to byłoby hardkorowe to. Na razie nie widzę żadnego grzybka, ale obym gdzieś takiego znalazł. Dobra, tutaj mamy monety i spadajmy tędy. Tu będzie wyjście. Dobra, przejdziemy sobie w takim razie właśnie tutaj. Dobra, już nie będę zbierał wszystkich monet, mam nadzieję, że po prostu zgromadzę tyle, ile trzeba. Tutaj idziemy i ruszamy dalej. Kurde, szkoda, że tam straciłem to życie. A, już dobra, nie będę zbierał wszystkich monet, chociaż... Czekajcie, jeszcze się wrócę. Zaryzykujemy. Teraz to naprawdę są emocje, bo... Jeden raz oberwę i zginę. Po prostu. Nie ma przebacz. Okej, tu jest wyjście. Spadamy. Prawie 1000 monet. A dopiero dochodzimy do 10 piętra, więc nie jest najgorzej. Nawet widzę, że tutaj wcale nie muszę... zbierać większości tych monet nawet, a co tu mówić o wszystkich. Jezu, tutaj jeszcze strzela tamten. Kurde, chyba sobie żarty robicie.
Trzeba naprawdę uważać. Okej, okay, teraz tutaj. No i dobra. Wow, co to jest? Okej, okay, taki poziom, gdzie mamy troszkę spokoju chyba. Jest, jest grzybek, bardzo dobrze. A więc możemy znowu sobie zregenerować. A raczej już zregenerowałem sobie energię. No i mam 1158 monet, czyli gdybym takie tempo zachował, to spokojnie mi się uda zebrać 5000, no ale pamiętajmy o tym, że z czasem jest coraz trudniej. Chyba sobie jaja robicie, że tutaj będzie dwóch za mną biegać. Jasny gwint. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Z czasem będzie tylko coraz trudniej i nie ma co nawet liczyć, że będzie inaczej. Dobra, tutaj jeszcze był grzybek, widzę. No to ruszamy dalej. Kurde. Ależ to będzie zakręcone. Spadajmy, spadajmy od tych. Dobra. Teraz tutaj szybko. Kurde. Tu jest wyjście, ale czekajcie, może pobiegnę tędy jeszcze. Spróbuję zebrać trochę monet dodatkowych. Dobra. Okej, okay. Możemy ruszać do wyjścia. Albo... A, dobra, już chciałem pójść jeszcze tam dalej. Po kolejne monety, ale już jednak zrezygnowałem. Nie ma co ryzykować. Orzesz, kurde, tutaj jeszcze. Nie będę tam wchodził do tych przeciwników. Dobra, dobra, dobra. No patrzcie, jak ten koleś jest blisko mnie. To są chyba jakieś jaja po prostu. Dobra. No, czekajcie, może najpierw tędy pójdę. Ale ten jeszcze będzie mi przeszkadzał. Jezu, to jest tragedia jakaś. Wow, o mały włos. Prawie bym oberwał, ale na szczęście przetrwałem to. Czekajcie, bo ja tutaj nie wiem, czy nie muszę tędy wracać. Już nie wiem, kurde, gdzie ten labirynt prowadzi. Prawdę powiedziawszy. Dobra, zbierzmy monety. Ajajaj, dobra, już wiem, gdzie iść chyba. A nie, tutaj przejścia nie będzie, kurde. Będę musiał się wrócić. Ależ to zakręcone wszystko. Dobra. No, jestem ciekaw, jak wam się to ogląda, bo u mnie naprawdę, uwierzcie mi, emocje są spore. I to delikatnie mówiąc. Jezu, jak on jest blisko mnie. Uciekaj, uciekaj. Tu jest wyjście. 15 piętro przed nami. Rewelacja po prostu. Dobra. Już się nauczyłem, że tutaj, gdzie mamy te etapy z tymi przeciwnikami, to jednak nie będę się skupiał na zbieraniu tych monet, tylko po prostu jak najszybciej do wyjścia i uciekać. Dobra. Bo całe szczęście, że nie na każdej... Kurde, jeszcze tutaj te duchy, no naprawdę, przesada. Jezu, one jeszcze będą mnie tutaj gonić. Kurde, przechodzić przez ściany i tak dalej. Dobra, spadamy, spadamy do wyjścia. Ja się naprawdę boję, co będzie na końcowych piętrach. Patrzcie, tutaj kolejne duchy. Jezu, no. Dobra, gdzie jest wyjście? Kurde, tu myślałem, że jest wyjście, a tutaj duch. Aj, patrzcie na to. Dobra. Trudno, przejdę. Niestety musiałem oberwać, ale kurde. I patrzcie, teraz jedno uderzenie i zginę. A później musiałbym powtarzać to wszystko. To jest w tym wszystkim najgorsze. Uciekaj, kurde. 2000 prawie. Ruszamy, ruszamy dalej. Zbieramy monety. I tam jest wyjście, dobra. No te duchy są chyba najgorsze, bo one przechodzą przez ściany i mogą nas najbardziej zaskoczyć w tym wszystkim. Dobra. Nie, tu wyjścia nie ma, kurde. Uciekamy, uciekamy. Już chyba wiem, gdzie iść. Spokojnie. Uciekaj, uciekaj, czemu tak wolno? Jezu. Dobra, tutaj sporo monet. Okej. No dobra, 20 piętro przed nami. Jasny gwint, no naprawdę nieźle. Oby tutaj był grzybek. Dawaj, dawaj, dawaj mi grzybka. Jest, jest czerwony. Dobra, w takim razie możemy właśnie znowu zregenerować sobie życie. I proszę, no cały czas mam dobre tempo. W takim tempie uda mi się właśnie ten cel dodatkowy zdobyć. O nie, teraz strzelające jeszcze roślinki. Kurde. Trzeba będzie naprawdę tutaj uważać. Dobra, nie zabrałem już wszystkiego, trudno się mówi. I jeszcze trzy mumie. No to z każdą dziesiątką będą jeszcze kolejne mumie dochodzić. No naprawdę. To jest drobna przesada. Dobra, teraz tam trzeba przejść. Nie, tutaj przejścia nie ma. Jezu, jak ja przeszedłem przez to, to ja nie wiem. Aj, kurde, oberwałem.
Boże, co tu się dzieje? Dobra, dobra, gdzie tu było wyjście? Tam, o Jezu. Ale to dobrze, idę jednak w dobrą stronę. No ale patrzcie, no jedno uderzenie i zginę. Dawać mi tu grzybka. Kurde, no. Teraz te roślinki są naprawdę też wkurzające. Dobra. Tędy teraz. Gdzie jest wyjście? Jezu, jak ja mam niby unikać? No come on! I widzicie to, co ja... O mój Boże, 2500 monet. I muszę teraz od początku zaczynać. 24 piętro zaliczyłem. No i co? W takim razie ja teraz robię cięcie. Znowu muszę 10 minut przechodzić te 24 piętra. No i jak już tam dotrę, no to wtedy się z wami spotkam. Okej, okay, witam was w takim razie z powrotem. Znowu jesteśmy na 24 piętrze. I tutaj od razu wam się przyznam, że powtarzam już ten etap bodajże 12 raz, jeśli dobrze liczę. Tak, nie mylicie się, 12 raz, serio. Ten etap jest na tyle trudny, że rzeczywiście trzeba go powtarzać sporo razy. I już nawet dochodziłem maksymalnie do 38 piętra, ale już nie pokazywałem wam tych podejść, bo po prostu skoro ginąłem, to nie chciałem wam tych kilku zgonów i tych samych pięter pokazywać. Teraz w każdym razie znowu widzicie wszystko to, gdzie ostatnio skończyłem. Na tym samym piętrze zginąłem i tutaj jadę właśnie po raz 12 chyba i naprawdę już kurczę mam wyćwiczone niby te różne etapy. Znaczy te labirynty są tutaj zdaje się losowo generowane, ale mam wyćwiczonych tych przeciwników i staram się lawirować pomiędzy nimi. No patrzcie co tu się wyprawia, to jest dopiero półmetek, 21 piętro, 25 piętro przepraszam. Więc naprawdę jest ciężko, ale muszę wam powiedzieć, że sobie taktykę taką wymyśliłem, że do tego czasu jak się z wami witam, czyli do 24 piętra, staram się zbierać jak najwięcej monet. Dzięki temu widzicie, że mam już ponad 3800 monet, więc teraz w gruncie rzeczy skupiam się już tylko na tym, żeby dobiec do końca, do tego punktu, gdzie przechodzimy na kolejne piętro. Nie muszę już zbierać tak bardzo monet, bo one mi się z pewnością po drodze samoczynnie niejako zbiorą, jak już tak biegnę do tego celu, a po prostu kiedy wy nie patrzyliście, kiedy robiłem to cięcie, to sobie poza nagraniem po prostu za każdym razem jak podchodziłem do tego etapu, to zbierałem możliwie jak najwięcej monet. Teraz przy okazji też się staram zbierać dużo, póki jest jeszcze dość spokojnie, bo tutaj widzę, że oprócz tych Shy Guy'ów, no i oczywiście oprócz tych duchów, to nic innego mi tutaj nie przeszkadza. Chyba największym utrapieniem dla mnie są tutaj duchy i roślinki strzelające, bo one rzeczywiście potrafią zrobić sporo kłopotów. No i oczywiście te etapy, gdzie ci futboliści jeszcze atakują, to też są trudne. Staram się tutaj kurde skupiać, ale i tak gadam do was przez cały czas, więc kurde mam nadzieję, że nie popełnię za chwilę jakiegoś głupiego błędu, bo już kurde, powiem wam, że siedzę przy tym etapie około 3 godzin i niech mi kurde ktoś powie, że platformówki są tylko dla dzieci. To jest kolejny dowód na to. Patrzcie, jest 30 piętro i kurde, i nie ma tego checkpointu, nie ma tutaj tego grzybka. No akurat teraz wprawdzie mam dużego Toada, no ale jednak. No właśnie, i tu jest coś nowego. No tak, przecież kurde, tam już wcześniej przechodziłem. Zapomniałem już zupełnie, że na 30 nie było. Zdaje się, że na 35 piętrze będzie ten grzybek do zdobycia dopiero. Więc tutaj muszę uważać, chociaż to akurat jest prostsze, bo mamy tylko te pociski, więc jest mi trochę łatwiej unikać ich, a jednocześnie cały czas uciekam przed tymi duchami. Czekajcie, może tutaj się jeszcze cofnę po monety, żeby na wszelki wypadek jednak zebrać ich trochę więcej, chociaż do końca jeszcze sporo, mimo wszystko, pięter. No ale wracając do tego poziomu trudności, no kurde, jest strasznie ciężko i nie wyobrażam sobie kilkuletniego dziecka bez doświadczenia z grami, żeby ten etap przeszedł. Więc oczywiście, no, platformówki też są dla dzieci, ale jednocześnie stanowią ogromne wyzwanie również i dla bardziej doświadczonych graczy. Coś, co mi się bardzo podoba. I powiem wam, że ja naprawdę w ostatnich latach to najtrudniejsze gry, w jakie grałem, to są platformówki tak naprawdę.
Ostatnio namęczyłem się w Super Mario 3D World, też był tam taki ostatni poziom w grze, który mnóstwo mi krwi napsuł. On był nawet jeszcze trudniejszy od tego tutaj etapu, bo tutaj mimo wszystko powiem wam, że najbardziej denerwujące jest to, że jak już zginiemy, to musimy powtarzać później dużo tych pięter. Dość powiedzieć, że za każdym razem, jak podchodziłem do tego, to po jakichś 15 minutach ginąłem, no i tak policzcie sobie, pomnóżcie to, te 15 minut razy 12, to wam właśnie wyjdzie około 3 godzin, bo tak patrzę na zegarek, że już jakieś 3 godziny mniej więcej minęły, odkąd rozpocząłem nagrywanie tego odcinka, więc to naprawdę pokazuje, jak hardkorowy jest to poziom. Ale tak jak mówię, jeśli ktoś szuka wyzwania, tak jak ja, no to jest to naprawdę świetna sprawa i bardzo fajny test umiejętności. To jeszcze zbieram te monety, ale patrzcie, już mam prawie 5000, więc bez problemu uda się zdobyć. No i proszę, mamy ten upragniony checkpoint. Znaczy, checkpoint to jest oczywiście cudzysłowie, bo jeśli zginiemy, to i tak rozpoczynamy od nowa, ale nazywam to punktem kontrolnym, dlatego że mam tutaj grzybka w razie czego, chociaż i tak teraz mi nie był potrzebny. No i 15 pięter przede mną. Tutaj, tak jak mówię, raz mi się udało dotrzeć do 38 piętra. Mam nadzieję, że tym razem już dotrę do końca. Oby to się udało. Tutaj zwróćcie uwagę, aż 4 są duchy, te 4 mumie, które za mną podążają, tylko że czwarta mumia jest tam gdzieś dalej, jeszcze z tyłu. To też jest spore utrudnienie, bo ona nie trzyma się blisko tych 3 i przez to trudniej jest tamtej czwartej też unikać, wam powiem. No ale najważniejsze, żeby, kurde, przedostawać się do tych kolejnych pięter. Zwróćcie uwagę, mam już ponad 5000, czyli upragniony cel dodatkowy udało się już zrealizować. Teraz tylko i wyłącznie patrzę się, gdzie lecieć do wyjścia i tam biegnę jak najszybciej, już bez zbierania monet, bo to naprawdę nie jest mi potrzebne teraz do szczęścia. Tym bardziej, że jeśli zwróciliście uwagę, to możecie zobaczyć w lewym górnym rogu ekranu, że już dawno mam 99 żyć i to jest maksymalna ilość w tej grze, nie można zdobyć więcej żyć. Więc teraz nawet jak zdobywam kolejne setki monet, to i tak mi się życia nie nabijają. O kurde, tutaj wyjścia nie ma. No to pięknie po prostu. Muszę się wycofać. Myślałem, byłem pewien, że tu jest już wyjście, ale jednak chyba będę musiał tutaj na obrzeżach przebiec. Dobra. Ruszamy, ruszamy, ruszamy dalej. Kurde, powiem wam, że emocje tutaj są niesamowite, zwłaszcza jeśli byście powtarzali ten etap tyle razy co ja. No to już naprawdę, chcę mieć to wreszcie za sobą, kurczę. Chciałbym to ukończyć i będzie niesamowita wtedy satysfakcja. Dobra, tutaj chyba tędy, a nie, tam jest zablokowany, czyli jednak muszę się wracać. I tutaj widzieliście, ten czwarty duch już, kurczę, dopiero był spóźniony. I też mógł mi przeszkodzić, kiedy tak wracałem. Ale dobra, już chyba wiem, którędy przejść. I zostanie mi tylko 10 pięter. No kurde, oby mi się to wreszcie udało, bo jeszcze na tym etapie rozgrywki, tutaj nie byłem jeszcze w tym poziomie na 40 piętrze, więc to jest dla mnie już zupełna nowość. Kurde, patrzcie, ilu ich tu jest. Jezu, jakim cudem ja ich ominąłem, to nie mam pojęcia, naprawdę. Patrzcie, teraz te pociski i jeszcze te grzybki dodatkowo. Rzesz, kurde. A jeszcze pomyślcie, że można sobie tutaj robić rekordy i nie tylko przechodzić ten etap, ale też przechodzić z jak największym wynikiem, jeśli chodzi o zdobyte monety. Bo ja tu tych monet i tak zdobędę mnóstwo, ale... Dobra, 42, ale oczywiście można starać się na przykład wszystkie monety zbierać, co już jest kompletnym hardkorem, no ale wiadomo, to nie jest potrzebne kompletnie do przejścia na 100%. To już tak tylko mówię, że jest taka możliwość dla kogoś, kto by tak chciał. Dla mnie najważniejsze, żeby do tego 50 piętra dotrzeć. Kurde, teraz jak mało brakowało. Byłem tuż za tym pociskiem, ale dobra. 43 piętro. Panie i panowie. Dobra, tutaj nie ma wyjścia, musimy się wrócić. I gdzieś tędy przejdziemy. Okej, chyba już mniej więcej mam ogarniętą drogę. Ja wam powiem, że jak teraz biegnę, to nawet nie patrzę się na mojego kapitana Toada, tylko gdzieś tam mój wzrok sięga tych dalszych obszarów, żeby zobaczyć po prostu, gdzie są te otwory, przez które mogę pobiec. To ja absolutnie nie wiem, gdzieś tam kątem oka jedynie widzę w tym momencie kapitana Toada. Dobra, tu jest dość prosta droga. Okej. A najważniejsze dla mnie jest to, żeby w tym już momencie zobaczyć, gdzie jest wyjście i później odszukać drogę do wyjścia. Jezu, ilu ich tu jest? Patrzcie na to, no chyba 5 albo 6 futbolistów.
Plus jeszcze tamten czarodziej taki, który w nas strzelał, ale dobra. Nie no, skoro już doszedłem do 46 piętra, to kurde, muszę to ukończyć. Ale patrzcie, najgorsi przeciwnicy, jakich tutaj mam, czyli duchy oraz roślinki, które strzelają. Chociaż teraz już trochę się nauczyłem ich unikać. To znaczy mniej więcej wiem, kiedy taka roślinka będzie strzelać. Trzeba się nauczyć po prostu animacji tych roślinek, żeby zobaczyć się, kiedy ona się szykuje do strzału i kiedy będzie strzelać. Bo to jest bardzo ważne, inaczej możecie ciągle obrywać. Jezu, jeszcze tylko 3 piętra. Proszę, niech to się uda. Tutaj, tędy trzeba będzie pójść. Okej, i tam przez środek prawdopodobnie. Tak jest, tam jest droga, już widzę. Patrzcie na to, prawie 7000 monet. No, przedostatnie piętro, słuchajcie. Tam na drugim końcu. Okej, będzie dość łatwo dotrzeć. Zbieramy jeszcze monety. Jest, unikniemy tego. Dobra, ostatnie piętro. Tak jest, bardzo dobrze. No kurde, udało się. Widzę, że 50 piętro to już jest zupełny spokój. Patrzcie, mamy z tych roślinek napis thank you, czyli dziękujemy. Twórcy nam dziękują za przejście gry na 100% i patrzcie. Ja cię kręcę, jeszcze tutaj będzie mnóstwo grzybków złotych, które dadzą nam 50 monet od każdego. Ja tutaj chyba z 8000 tych monet zdobędę w sumie. Patrzcie, ile tego jest. No ale to się nazywa nagroda za przejście, kurde, na 100%. Chociaż tak jak mówię, no szczerze mówiąc, to ja i tak już nie mogę więcej żyć zbierać, ale kurde, posłuchajcie tego. Po prostu powiem wam, że teraz sama przyjemność było słuchać tych dźwięków, które oznaczają, kiedy właśnie zbieramy te grzybki. No w ogóle patrzcie, kiedy ustaniemy w miejscu, to jak się kapitan Toad jeszcze cieszy z ukończenia kolejnego i naprawdę najbardziej hardkorowego etapu w tej grze. Jeszcze zanim zabiorę tą koronę, to tutaj pozbieram, znaczy sprawdzę, czy czegoś nie ma tutaj na obrzeżach. Aczkolwiek wątpię, ale wiecie, skoro już tutaj dotarłem, to chciałbym zobaczyć wszystko, ale nie. Tak więc Toadet już tutaj czeka, zabieramy koronę. O kurczę, no naprawdę było to niezwykle wymagające i patrzcie, cel dodatkowy zaliczony. No i mamy komunikat, gratulacje. No możesz teraz przechodzić w bonusie. A, te etapy Coins Galore. Aha! Dobra, czyli kurczę, wygląda na to, że w tym momencie zakończyliśmy już sobie grę na 100% tak naprawdę. Tutaj mamy jeszcze tylko jeden świat, który składa się tylko i wyłącznie z tych minigierek, w których zdobywamy te monety. Wiecie, te minigierki, które się pojawiały losowo między różnymi etapami. To ja zrobię tak, jako że już chciałbym do końca tej serii zatrzymać tą tradycję, że na każdy odcinek przypada jeden świat, to na tym sobie zakończymy ten przedostatni odcinek, a w kolejnym, już właśnie ostatnim materiale, bardziej po prostu sobie pogadam troszkę na temat gry, a po prostu przejdziemy ten ostatni świat, który właśnie składa się z tych minigierek Coins Galore. No i na koniec sobie po prostu trochę pogadam na temat gry i to będzie taki właśnie, myślę, bardziej materiał pogadankowy, więc jeszcze na ten ostatni film zapraszam, aczkolwiek jak już widzicie, tak naprawdę w tym momencie grę na 100% ukończyliśmy. Znaczy, pomijając oczywiście fakt, że jeszcze można poszczególne etapy tam zaliczać na czas, bo ja wam o tym mówiłem, że jest jeszcze taka opcja, żeby na czas to wszystko zaliczać, ale mi chodziło o to, żeby pokazać wam właśnie zebranie wszystkich gwiazdek, wszystkich diamentów i wykonanie wszystkich celów dodatkowych. No i to mi się udało. Było, szczerze mówiąc, nie jakoś super trudno, tylko właśnie ten ostatni etap dużo mi tutaj sprawił problemów. No ale najważniejsze, że się udało. Ja wam teraz dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę i czekajcie na następny odcinek. Cześć!